Turystyczna jazda po raz pierwszy w Austrii. Odwiedzamy urokliwą Karyntię, położoną w samym środku regionu Alp i Adriatyku. Już za chwilę podpowiemy Wam, jak spędzić aktywnie czas po południowej stronie Alp. Wybierzemy się w góry i zajrzymy do miasta Villach, przez które biegnie wiele szlaków rowerowych. Do Austrii, a konkretnie do alpejskiego regionu Karyntia, z Polski najlepiej podróżuje się autem lub samolotem. My wybraliśmy połączenie lotnicze i udaliśmy się z Krakowa do włoskiego Triestu. Stamtąd już autem ruszyliśmy popularną autostradą łączącą Alpy z Morzem Adriatyckim w kierunku Udine do granicy z Austrią i dalej do Villach. Pokonaliśmy około 170 km w niecałe 2 godziny. W Karyntii, najbardziej na południe położonym kraju związkowym Austrii, turyści mogą cieszyć się sielskim, alpejskim klimatem i zapierającymi dech w piersiach widokami. Przebywamy akurat w pobliżu Trójstyku, czyli miejsca, gdzie łączą się granice Austrii, Słowenii i Włoch. Pieszą turystykę górską można uprawiać m.in. na terenie parku Dobracz. W góry udajemy się drogą Villacher Alpenstrasse, jedną z najpiękniejszych dróg widokowych w całej Austrii. Przejazd górską trasą jest płatny, zarówno w przypadku auta, jak i podróży autobusem, jednak nie wydajemy żadnych pieniędzy dzięki posiadaniu karty gościa Karyntian Card, o której powiemy więcej w dalszej części programu. Z drogi na szczyt Dobracz o długości około 17 km rozpościerają się wspaniałe widoki. Wzdłuż trasy znajdują się parkingi, miejsca odpoczynku, z których można podziwiać piękny górski krajobraz. Jednym z nich jest platforma widokowa Rote Wand, umocowana na czerwonej ścianie skalnej nad 400-metrową przepaścią. Skywalk umożliwia wszystkim niepełnosprawnym, osobom starszym i rodzinom z dziećmi na wózkach niepowtarzalny widok na Alpy Julijskie i Alpy Karawanki, czyli pasmo górskie na pograniczu Słowenii i Austrii. Odwiedzamy Villach, drugie co do wielkości po Klagenfurcie miasto Karyntii. Liczące około 65 tysięcy mieszkańców Villach leży w pobliżu granicy ze Słowenią i Włochami w dolinie rzeki Drawy w Alpach Karnickich. Turyści bez samochodu mogą do tego miasta dotrzeć autobusem lub pociągiem, ponieważ Villach jest ważnym węzłem komunikacyjnym położonym przy granicy z Włochami i Słowenią. Początki tego alpejsko-adriatyckiego miasta sięgają starożytności. Na przełomie XV i XVI wieku Villach nad Drawą było ważnym ośrodkiem handlowym w Karyntii. Miejscowa architektura odbiega od klasycznej alpejskiej stylistyki. Na urokliwej starówce znajdziemy za to przykłady renesansowej zabudowy. Są tu liczne restauracje i kawiarnie, a turyści mogą odwiedzić ciekawe muzea i galerie, na przykład Miejskie Muzeum Historyczne. Najważniejszym zabytkiem w Villach jest rzymskokatolicki kościół świętego Jakuba, którego historia sięga XII wieku, z najwyższą w Karyntii dzwonnicą liczącą 94 metry wysokości. Z wieży, na którą turyści wchodzą po schodach, rozciąga się spektakularny widok na miasto i okolice. Przez Villach biegnie wiele dobrze oznaczonych szlaków rowerowych, głównie wzdłuż rzeki Drawy. Karyntia wyróżnia się unikalną mieszanką górskich krajobrazów i malowniczo położonych jezior, które należą do najcieplejszych w całej Austrii. W pobliżu Villach znajdują się dwa duże jeziora. Jesteśmy na brzegu jednego z nich. Jezioro Fackersee znane jest z krystalicznie czystej wody, zdatnej do picia. Wynika to z faktu, że naturalny zbiornik zasilany jest wodą z górskich potoków spływających z Alp. W lecie temperatura wody w tym jeziorze sięga 28 stopni Celsjusza.
Na brzegu jeziora w kilku miejscach znajdują się kąpieliska, a w ośrodkach sportów wodnych dostępny jest sprzęt do pływania. Można tutaj popływać motorówką, kajakiem lub rowerkiem wodnym. Wypływamy zatem na jezioro i podziwiamy piękne alpejskie widoki. W Karyntii wytyczono wiele szlaków pieszych i rowerowych, które są przyjazne rodzinom z małymi dziećmi. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza jazda na rowerach elektrycznych z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu. Sieć wypożyczalni rowerów obejmuje całą Karyntię. Rowery można wypożyczać i zwracać w dowolnym punkcie. Wypożyczalnie rowerów działają także w pobliżu jeziora Fakerzi. Tam miłośnicy jazdy na dwóch kółkach oprócz zwykłych tras rowerowych mają do dyspozycji specjalnie przygotowane tory, zarówno pod dachem, jak i na wolnym powietrzu. Po owalnych torach rowerzyści mogą poruszać się w zasadzie bez konieczności pedałowania, najlepiej na rowerach BMX lub MTB. Jazda na pump tracku wyrabia kondycję, zmysł równowagi oraz umiejętności szybkiego poruszania się na rowerze po podobnych przeszkodach już na naturalnych lub przygotowanych ścieżkach typu flow i single track, które też są dostępne w okolicach jeziora Fakerzi. Sprawdzamy bazę noclegową i gastronomiczną w okolicach miasta Villach. Znajduje się tam wiele restauracji, których wnętrza są typowe dla tego alpejskiego regionu. Menu składa się zwykle z tradycyjnych austriackich dań, takich jak Wiener Schnitzel, czyli sznycel wiedeński i pieczona wieprzowina. Turyści mogą zatrzymać się w hotelach i pensjonatach. Ciekawym obiektem jest wioska hotelowa niedaleko jeziora Fakerzi. Można tam zamieszkać w małych drewnianych domkach z widokiem na Alpy. Wystrój tego miejsca nawiązuje do typowej alpejskiej wioski. Kraina gór i jezior jest idealnym obszarem na dłuższe wyprawy turystyczne. Liczne kolejki górskie i wyciągi krzesełkowe w Karyntii zapewniają wygodny transport na najpopularniejsze góry oraz umożliwiają wyjście na szlaki turystyczne. Jesteśmy nad jeziorem Osjak, 9 km od Villach, gdzie możemy podziwiać wyjątkowe połączenie góry i jeziora. Działa tu kolej gondolowa. Z dolnej stacji w Annenheim wyruszamy na szczyt Gerlitzen. Z kolejki linowej, a następnie wyciągu krzesełkowego korzystamy bezpłatnie dzięki posiadaniu wspomnianej już specjalnej karty gościa Carinthian Card, która otwiera drzwi do ponad 100 obiektów i celów wypraw w regionie. Dodajmy, że goście wielu obiektów noclegowych dostają taką kartę gratis. Przejazd z przesiadką na górę Gerlitzen zajmuje nam około pół godziny. Na szczycie o wysokości 1911 metrów nad poziomem morza czekają na nas cudowne widoki na malowniczy krajobraz gór i jezior Karyntii. Po wizycie na górze Gerlitzen przenosimy się na południowy brzeg jeziora Osjak-Zi. Tam można zatrzymać się na chwilę w XI-wiecznym opactwie Osjak. Obecnie w historycznych murach mieści się szkoła muzyczna i restauracja. Co ciekawe, na cmentarzu przylegającym do dawnego klasztoru benedyktynów znajduje się domniemany grób króla Polski Bolesława II Śmiałego. Przypomnijmy, że według przekazów kronikarskich 11 kwietnia 1079 roku król Bolesław Śmiały wtargnął do kościoła na Skałce i zamordował biskupa Stanisława. Po tym zdarzeniu król zmuszony był uciekać z kraju. Jedna z legend głosi, że polski król po odbytej pielgrzymce do papieża, obłożony pokutą dożywotniego milczenia, trafił do klasztoru benedyktynów w Osjaku i jako nieznany pokutnik, niemowa, przez lata wykonywał ciężką pracę.